Co można zrobić ze starego samochodu? Okazuje się, że ratunkiem przed zezłomowaniem może być przerobienie auta, na przykład na pojazd wzorowany na gokarcie. Takiego zadania podjęli się uczniowie zespołu szkół mechaniczno-elektrycznych w ramach praktycznej nauki zawodów CKPiU. Idąc naprzeciw rozwijaniu zdolności, umiejętności uczniów, wyselekcjonowaliśmy, można powiedzieć, uczniów, którzy wykazywali jakieś większe zainteresowania branżą mechaniczną. Pojazd przez nich wykonany bazuje na podzespołach Malucha. Jest to Fiat 126P po modyfikacjach. Został wymieniony całkowicie układ hamulcowy i przerobiono zawieszenie. Pojazd, nazywany wehikułem, służy tylko do jazdy po równym terenie. W czasie jego tworzenia wprowadzono sporo oryginalnych rozwiązań. Ma przerobione chłodzenie, pseudo-turbodoładowanie z wentylatora do chłodzenia silnika. Maszyna może nie osiąga zawrotnych prędkości, to jednak jazda nią daje sporo satysfakcji. Ważne, by hamulec ręczny był sprawny.